Więc jesteśmy na żywo i przebieramy sobie... Możemy zmienić w każdej chwili postać. Co za... No dobrze, mamy unikalne jakieś ten rzeczy. Nowe potem, to są jeszcze zablokowane. A koszulki to nie ma nic ciekawego, ale są też właśnie takie śmieszne stroje, jak na przykład to. Albo stroje w truskawki. Albo coś takiego. Okej. Okay. Co my tu... No. Możemy sobie takie ubranko fajne dobre. Bierzemy to, ale wtedy byśmy musieli zmienić sobie na panterkę. Hihi. Nie, to nic nie pasuje do siebie. A jakie tu są jeszcze inne? Zobaczymy. No powiem wam, że... Takie sobie. Nie ma szału jakby, może później będą dodawane czy coś. A koszulki? O, tutaj coś było. Bezrękawnik, ale zablokowany mam jeszcze. Coś tutaj pominąłem chyba fajnego. No, ale to mam wszystko poblokowane jeszcze, to nie wiem. Dobra, to sobie zostawimy, bo mamy coś takiego. Pyk. Cyk, to sobie możemy usunąć. To już sobie wybraliśmy. Kalosze, zobaczcie. Cip. Mamy fajne kaloszki. O, jakie kalosze w kaczuszkę, zajebiście. Ja tu mam gust. Ja pierdzielę, może mieć jakąś koronę? What? Możemy mieć taki kapelutek. Ale taki, no to mi się bardziej podoba. O, okularki eleganckie. Możemy mieć wąsy sztuczne. O, możemy mieć akcesoria też, ale wszystko mam zablokowane na razie. No jak to? Kupiłem wersję Ultimate, wszystko powinno być odblokowane już dawno. Co jest? Na hipster. O, mamy tutaj gotowe też stroje Jamesa Bonda, zobaczcie. Co? Co to Fortnite? What? O co chodzi? Co to jest? Dlaczego? Ale dlaczego tak? Nie. Zepsują tę grę tym. No dobrze, ale mamy nowe emotki. Emotki są wtedy, kiedy zakończymy wyścig i nasza postać robi jakąś tam, wiecie, nie? Akcję. Więc tu mamy coś takiego, no jako król to możemy sobie tak machać. Tu mamy coś takiego. Tu mamy coś takiego. Tutaj nic nadzwyczajnego. Tutaj jakiś taniec. Tu chyba robocik. Nie wiem, co to może być. Morning jog. A, czyli bieganie. O, to jest zajebiste! Ja jeszcze tego nie umiem robić tak w realu, ale się uczę. Ło! To jest dobre. Victory? Snowboard? What? Victory chyba. To też. Snowboard. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, mamy. Fortnite jak żywy. Zrobiliśmy sobie postać. Czekajcie, czy tu można sobie robić zdjęcie tej mojej postaci? Jest tu jakaś taka opcja? Nie ma takiej opcji. No dobra, no. No dobrze, mówiliście coś o Audi RS7, tak? Żeby sobie zdobyć ten samochód. Chyba mam, może starczy mi 500 000, tylko musiałbym zajechać do Centrum Horizon. To zamiast tego, to weźmy sobie Lolę i poróbmy jakieś wyścigi, które tutaj są do zrobienia, okej? Okay? Dobra. Kup taką starą cytrynę. Mam taką starą cytrynę, spokojnie. Dobra, teraz pojedziemy sobie tak. Mamy tutaj z pociągiem mamy coś właśnie nowego. Jedziemy tam zobaczyć. I to jest Lola, bardzo fajny samochód. Mimo, że ma napęd na tył, to świetnie trzyma się drogi i bardzo fajnie przyspiesza. To jest taki starszy wóz. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Jedziemy sobie zrobić tam jakiś pokazowy wyścig albo coś takiego. Sprawdź pakiet Formula Drift, sprawdzimy na pewno, gwarantuję wam.
jak porobimy sobie te wyścigi i trochę fabuły, to sobie sprawdzimy ten pakiet, ok? Fajnie brzmi, podoba mi się ta Lola. Eww! Kurde, ślizga się to trochę na tym śniegolodzie. Ale zdecydowanie lepiej się tym jeździ niż ciężarówką, którą jeździliśmy niedawno. Dajcie spokój. No, tak się... Tak się przesiąść nagle. Dobra, powoli jedziemy, spokojnie. Do celu. Ciężko się jeździ, to ślisko jest strasznie. Mogliśmy wziąć może coś na śnieg. Może jakoś dałbym radę. Dziękuję bardzo. Wiosnę podliftuj tymi samochodami z pakietu. No właśnie, bo my teraz nie podliftujemy jak jest ten, jak jest zima, nie? To chyba lepiej poczekać do wiosny, jak myślicie? Ani żadnych driftów nie porobimy, ani nic. Jak to tak? Dobra, mamy. Wyścig pokazowy. Dobra. Tu możemy, zobaczcie, nawet wyścigi pokazowe możemy jechać w kooperacji. Albo kontra inni gracze. Gdybym dołączył sobie do jakiejś sesji, może tak sobie porobimy, że zaraz dołączymy do sesji i zobaczymy, jak to działa, nie? Ja bym chętnie obczaił też wyścigi właśnie online. To też sobie dzisiaj sprawdzimy. Pewnie, wszystko sobie sprawdzimy. Zimy nie powinno być. No, właśnie z tym driftowaniem w zimę to słabo trochę. Będziemy Arielem jakimś jechać. Maluch i tak lepszy. Flying Scotsman. Zobaczymy. Mamy takim małym Arielem gonić chyba pociąg, zdaje się. Ej, on jedzie jakoś szybciej niż normalnie. Tak, ścigamy się z ciapongiem. Ale myśmy się już ścigali z pociągiem, nie? Więc to dla nas nic nowego. Te wyścigi pokazowe, one są w dużej mierze oskryptowane. I tak samo było w Forza Horizon 3. Że no, praktycznie zawsze wygrywaliśmy. Ale patrzcie, ale 180, 200, a jeden równo z nim. Coś jest nie tak. Od kiedy te, one tak jeździły szybko? Te parowe? Chyba nie. Pierniczony ziomek. Au, 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 au. Co on tak zapierdziela? 200 na godzinę? No chyba nie. Przecież nawet spierdolino tyle nie jeździ. Czy jeździ? Uwaga. To nie parowy, to TDI. A no chyba, że tak. Silnik 1.9 z Passata. I sąsiad zazdrości. A jaki przyklejony do drogi, ty. Wow. Dobra, będzie hopka. I cyk. No, zaśnieżony jest też na tych wagonach. Przy takiej prędkości to już z tych wagonów dawno by wszystko pozdmuchało. Ciśniemy za nim. Po torach czy z boku? Z boku dawaj. O kurde, jak to wygląda.
O, mamy już końcówkę wyścigu z pociągiem. O, shit, zwężenie jakieś. Uuu, kurde. Czy on przejechał przez barierki, czy mi się zdaje? Aki? Ops. I uwaga. I Ariel wygrał. Ciekawe dlaczego. Oj. A którą on miał klasę? Chwileczkę. Ja chcę wiedzieć. Ja miałem A, a on? To niesprawiedliwe. I cyk, wyścig wygrany. Pewnie, że tak. Dobra. Mamy. Renault Megane. Zrobiony for control. System czterech skrętych. O, wiem, o który chodzi. No, będziemy musieli go sprawdzić, on jest fajny. Zapiszę sobie, żeby nie zapomnieć. Renault Megane. Congratulations. You've made it through to the spring season. Meet me at the festival. Our team will get you set up. Dobra. Czyli co? Jedziemy na następny sezon chyba, tak? Nie no, nie, jak to jest? Czekamy ten tydzień? Co jest? A nie, to teraz nie chcę tego oceniać. Później, teraz nie mam czasu. Patrzcie, mamy masę wyścigów do robienia. Kiedy ja je w końcu porobię? Okay. Dobra. To teraz tak. Mamy tu masę różnych wyścigów. Zrobiliśmy sobie wyścig pokazowy. Mamy tu w ogóle jakąś nową co? 15 milionów kredytów? Chwileczkę, co to jest za chata? To jest jakiś chyba ten... Co to jest? To jest zamek, bo tam było napisane castle. What? 15 milionów? Serio, ja na silnik do samochodu zbierałem tą 400 tysięcy, a tu 15 milionów! What? Idziemy go zobaczyć. Chcę go obejrzeć przed kupnem. Pewnie, że tak. Co myślicie, że sobie nie poradzę, nie kupię go? A tutaj się gdzieś do niego wjeżdża. Zobaczcie, to jest zamek. Możemy na zamku mieć chatę. Może czy zamek jest naszą chatą. Znaczy, no nie jest, bo trzeba najpierw kupić. Kto by nie chciał kupić zamku za 15 milionów kredytów? Przecież to prawie za darmo. Teraz tu trzeba pojechać chyba górą bardziej. Tam jest wjazd. Taka duża chata, że nie wiadomo z której strony wjazd. Objadę go dookoła, ale chyba tu się wjeżdża. Są jakieś schody, może... Nie, tu nie wjadę. Przed chwilą przywaliłeś moją starą borę. What? Dobra, tu jest wjazd. No był jakiś zakaz wjazdu, ale co tam? Ale nie można go obejrzeć? O właśnie, na to wam zwracałem uwagę, jak sobie zaczęliśmy tu jakiś wyścig ostatnio. Zobaczcie, jak słabo wyglądają w tym miejscu tekstury śniegu, nie? To wygląda jak na konsoli. A co, ja gram na Xboxie czy na PC-cie do cholery? Dobra. Tutaj nic nie zrobimy. Za 15... Mam tylko pół miliona, więc trochę mi brakuje do tego zamku. Niedużo. Dziecięcy rozmiar, dosłownie. Tu mamy po drodze... O! Tu mamy fajną akcję, bo tak, po drodze będziemy mieli dwa wyścigi. A czy czasem nie jest tak, że jak weźmiemy sobie ten... Nie, to on się w ogóle z dupy gdzieś indziej kończy. Dobra, to pojedziemy sobie ten i potem będziemy mieli następny tu, chyba. Nie? Tak zrobimy. Także jedziemy lolą. Ciekawe, czy na offroad wybierze mi się od razu samochód offroadowy. No mam nadzieję, że tak. Z aparatu go obejdź. O! Może nie z aparatu, ale z drona. Dronem możemy jechać po całym... lecieć po całym tym. Po całym świecie praktycznie.
O, jest tutaj tabliczka, zobaczcie. Jakaś tabliczka wpływów. Mogę ją dronem? Cip, cip? Nie. Chciałbym tu przyjechać, ale olać to już. Kiedyś indziej będziemy to zbierać. Force. Spróbujmy tu wlecieć. Nie da się. Tu się nie da. Tu nie wylecimy. Okej, okay. Dron ma swoje ograniczenia, jak widać. Dobra. Jedziemy w takim razie na ten wyścig. No trzeba trochę fabułę popchnąć do przodu, bo my się tak jaramy tym wszystkim tutaj. Ale tu trzeba trochę też te wyścigi porobić. Bo my tutaj nic nie odblokujemy. Aha, i miałem jeszcze jedną rzecz zrobić, bardzo ważną, czyli wchodzimy do tak zwanego Horizon Live, zobaczcie. Horizon Live i teraz będę widział nie drivatary tu na drodze, tylko będę widział innych graczy. I też zauważyłem, że jak się jest w tym Horizon Live, to wtedy... To wtedy gra może troszeczkę bardziej lagować, wiecie, bo się inni gracze doczytują, więc jak będą jakieś tam drobne przycinki, no to miejcie to na uwadze, nie? Że jesteśmy w tym Horizon Live teraz, o. I za chwilę, o, widzicie, teraz mi się pojawia, że dołączam do sesji. Być może będę dostał też jakieś powiadomienia o tym, o, widzicie, takie są przycinki, jak się dołącza do sesji. Być może będę miał też jakieś tam zaproszenia do gry. I wtedy może sobie pojeździmy właśnie z kimś w kooperacji jakieś wyścigi, też tak można. To może odcinek dronem przez świat. Ja już, jak już to bym wolał samochodem, gdzieś to jest gra o samochodach, nie? Fajna jest ta Lola, podoba mi się. Super brzmi, naprawdę. O, tracimy kontrol. Tam nie tracimy, jest dobrze. Okay. O, jest odśnieżarka. Zobaczcie. Tak sobie wygląda. Nie możemy nią chyba jeździć, niestety. A tu nie masz, ziomek, co odśnieżać. O, i na minimapce pojawiają się strzałki, gdzie są aktualnie gracze. No ale teraz porobimy sobie wyścig. Może się okazać, że ktoś tam dołączy. Zobaczymy. Spróbujemy kogoś zaprosić. Dobra. I chodźmy sobie. I teraz tak, mamy tutaj. Widzicie? Teraz możemy PvP albo co-op. Spróbujmy może... Od razu mamy te opcje, nie? Nie tak jak w The Crew, że musimy parę miesięcy czekać, aż nam się pojawi PvP. O, dobra. Spróbujmy w co-opie. To jest coś, co znamy z tego... Z Horizon 3 i 2? Nie, z trójki. W trójce były tylko te blueprinty, chyba. W dwójce ich nie było, z tego co kojarzę. Czy RS7 chce kupić? No sprawdzimy sobie. A czemu tak piszecie o tych Audi RS7? A tu jest ten fajny Ford GT MK1. Strasznie mi się podoba. On chyba był bardzo drogi w Fordzie Horizon 3, z tego co pamiętam. Pełne skupienie.
Udało się. Bym prawie pominął punkt. Dobra, jeszcze raz. O kurde. Tutaj troszeczkę przesadziłem. Chciałem koniecznie na tego ogurasa tu wpaść. No i znacznie poprawiłem pozycję. Yeah! Udało się. Zobaczcie, trzecia pozycja, to jest naprawdę bardzo dobrze. Ja jeszcze mogłem tą lolę troszeczkę ulepszyć do 900 punktów, to wtedy bym im dał radę, ale wszyscy mają mniej więcej zbliżony samochód do mojego, bo mój jest całkowicie stokowy, żadnego tuningu tutaj nie robiłem. A udało się bardzo. Co wy cały czas z tym Audi RS7? Czemu wy tak lubicie to Audi RS7? Ja nie wiem. No oczywiście to fajny samochód i pewnie świetnie brzmi, sprawdzimy sobie oczywiście, no ale cały czas piszecie. Dobra. Mission complete, dokładnie. O, mamy nocny wyścig. Okay. To sobie zrobiliśmy. Tutaj mamy nowy wyścig. O, tu się udało zdobyć, ale po prostu zdobyć tam pucharek, nie? I tu pewnie mamy jakiś offroad. To jest wyścig przełajowy. I tu już potrzebujemy coś naprawdę konkretnego, więc wypadałoby się udać do Centrum Horizon. Chyba, że tu mamy asfaltowy, nie? Przenieśmy się tutaj. Czekajcie. Przenieśmy się do Centrum Horizon i tam weźmiemy sobie ten asfaltowy wyścig. To my tam lolom damy radę. Bo ja mam ogólnie taką zasadę, żeby zawsze jednym samochodem na odcinku się posługiwać. Więc myślę, że w takim razie sprawdzimy sobie w następnym odcinku, skoro tak dużo osób pisze teraz na livestreamie o tym, sprawdzimy sobie tą Audicę RS7, skoro tak bardzo, bardzo dużo o to pytacie. O, a propos innych graczy, to tutaj mamy teraz tą sesję live i zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tu akurat jedzie jakiś gracz i on jest takim duchem. Ej, on ma Golfa 4, siemanko. Tak, i ich widać normalnie, nie? Ale oni przenikamy przez siebie po prostu. I czasami jak się doczytują gracze, znaczy samochody innych graczy, to gra delikatnie potrafi lagować. Dlatego ja wejdę teraz sobie na Horizon Solo. Jak będzie więcej osób grało, to pewnie będzie łatwiej można dobrać kogoś do wyścigu. Teraz jest troszeczkę ciężej, bo nie wszyscy mają dostęp jeszcze do gry. Dobra, jedziemy lolą na następny wyścig szosowy. Dziękuję bardzo, donaci. Miałem 9 ludzi, w których pozytywna energia mnie rozwija. No i fajnie, no ja zawsze, prawie zawsze jestem pozytywny. Dobrze, w takim razie jedziemy. Wybieramy tą samą klasę, nie ulepszamy samochodu, po prostu jedziemy takim. Will spiny masz, to otworzymy sobie will spiny po tym wyścigu. Oh yeah. Dobra. Startujemy. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej, no, na asfalcie. Ale to jest wysoki poziom trudności, więc te boty są naprawdę tutaj trudne teraz. Ale się zmieściłem.
i mamy trochę szutru. Ale przed chwilą jeździłem po lodzie i śniegu, więc nie powinno być źle. Zobaczcie, piąta pozycja. Dobrze idzie. Czy przede mną jedzie Ferrari 250 GTO? Kurde. Samochód był obrzydliwie drogi w tym, w Forza Horizon 3. No i jeszcze był ten Shelby Daytona, nie? Tak, to jest GTO, 250 GTO, zobaczcie, Ferrari. To jest tak drogi samochód. W rzeczywistości ile on kosztuje? Parę dziesiąt milionów chyba funtów. Z tego co wiem. Zresztą nie można go kupić. Trzeba jeszcze móc go kupić, nie? A tam najlepiej to zrobić sobie replikę i mieć. O, fantastycznie. Mało brakowało. Bo mogę być pierwszy. Nie, kurde, tamten ma jakiegoś buta niezłego. Chociaż? Nie. Druga pozycja to jest i tak zajebiście. Jak na ten poziom. Się strasznie cieszę. To jest jak wygrana, stary. Ponad 50 milionów funtów. Ale nie jestem pewny. Dobra. No i tak, powalczyliśmy sobie Lolą teraz trochę. A później zmienimy na jakiś inny samochód. Yeah!